Dzisiaj w Kościele Stacyjnym jesteśmy bardzo blisko osoby świętego Piotra. Przeżywamy w Kościele święto katedry świętego Piotra. Ewangelia nam pokazuje dzisiaj Piotra, któremu Jezus obiecuje, że na jego wierze zbuduje Kościół. Ja ci powiadam, ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój Kościół. Czcimy w tym święcie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wybiera ludzi, aby na nich budować swój Kościół. Czynimy to w Kościele świętego Wojciecha. Wiemy dobrze, można powiedzieć, że na wierze świętego Wojciecha, na jego męczeństwie jest zbudowany cały Kościół w Polsce. Dzisiaj Kościół stacyjny w Rzymie to jest Kościół świętego Wawrzyńca. Znowu człowiek, na którego wierze budował się Kościół rzymski, kiedy w XVI wieku wprowadzono taką tradycję wędrowania do 7 kościołów jubileuszowych w Rzymie, to wśród tych 7 kościołów znalazł się też kościół świętego Wawrzyńca z jego grobem. Pielgrzymi w Rzymie mieli takie przekonanie w sobie, że jeśli chcą poznać tajemnicę rzymskiego kościoła, to muszą nawiedzić także grób tego diakona z III wieku, człowieka, który odpowiadał za dzieła miłosierdzia w rzymskim kościele. To jest coś niezwykłego, bo dzisiaj nie ma takiej znowu pasji, żeby być diakonami w kościele. Nasi diakoni czekają, kiedy będą święceni na prezbiterów. A tu mamy diakona, którego wiara była dla rzymskiego kościoła tak ważna, jak wiara Piotra i Pawła, jak takie miejsca związane z męką pańską, jak święte schody, jak Kościół Krzyża w Jerozolimie. Nie? Ten diakon został postawiony wśród takich najważniejszych warstw fundamentu rzymskiego kościoła. Znowu człowiek, na którego wierze buduje się Kościół. Tych trzech ludzi nam Pan Bóg dzisiaj stawia przed oczy, także po to, byśmy poczuli sami odpowiedzialność za Kościół. Ta wielka procesja stacyjna od kościoła do kościoła jest także po to, po co poznajemy ten Kościół w Łodzi, po co wędrujemy od świątyni do świątyni. Czy nie po to także, żeby się poczuć odpowiedzialnymi za ten Kościół, żeby trochę poszerzyć swoje serce, zobaczyć ten Kościół w różnych miejscach, poznać go. Nie po co innego, tylko żeby poczuć się ludźmi, którzy budują ten Kościół, na których wierzę ten Kościół może się wznosić. I ta Ewangelia dzisiejsza mówi, jakie musi mieć kwalifikacje człowiek, który jest dla Kościoła skałą, który jest dla Kościoła fundamentem, na którym Kościół może być budowany. Ciekawe, jakich byście wy się spodziewali cech po takim człowieku. Co musi mieć w sobie człowiek, żeby można go uczynić skałą, na której buduje się Kościół Jezusa Chrystusa? Jaki to musi być człowiek? Mogłyby padać różne odpowiedzi. A ta Ewangelia daje tylko jedno. Że ten ktoś musi wiedzieć, kim jest Jezus Chrystus. Musi znać odpowiedź tylko na to jedno pytanie. Kim jest Jezus Chrystus? Za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga. W takim razie ty jesteś Piotr.
na Tobie będę budował mój Kościół. Ten Kościół można budować tylko na kimś, kto wie, kim jest Jezus Chrystus. Nie wystarczy być człowiekiem, nie wiem, przedsiębiorczym, rzutkim. Nie wystarczy mieć w sobie cechy dobrego przywódcy. Na pewno nie wystarczy pięknie mówić. Żeby Chrystus miał okazję budować na kimś swój Kościół, to musi znaleźć człowieka, który zna odpowiedź na to pytanie. Kim ja jestem? I tu nie chodzi o odpowiedź teoretyczną. Tu nie chodzi o to, czy jeszcze z katechezy pamiętamy, kim jest Pan Jezus. Bo nas przepytywano przed pierwszą komunią albo przed bierzmowaniem. Nie, tu chodzi o odpowiedź, która dotyka bardzo głęboko ludzkiego życia. To jest zakodowane w tym okolicznościach, w jakich Jezus to pytanie uczniom zadał. Mówi nam święty Mateusz, że Jezus zabrał swoich uczniów w okolice Cezarei Filipowej. Cezarea Filipowa leży na samej północy Ziemi Świętej. Za nią już jest tylko góra Hermon. To jest granica Ziemi Świętej. Dzisiaj zwykle, jak ktoś organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej, to nawet tam nie jedzie, bo to trzeba mieć dobre kilka godzin, żeby pojechać do Cezarei Filipowej i tam już nic więcej nie ma w pobliżu. Ludzie rzadko tam chodzili. Jezus najczęściej zabierał swoich uczniów na południe, nie na północ, na południe, w stronę Jerozolimy. I kiedy to sobie uświadamiamy, to nabieramy takiego przekonania, zabrał ich specjalnie do tego miejsca, żeby właśnie tam im zadać to pytanie, kim ja jestem? To jest pytanie nie bez powodu zadane w tym miejscu. I co takiego było w Cezarei Filipowej, że się nadawała na takie pytanie? Cezarea Filipowa była miejscem, gdzie i przed Jezusem, i po Jezusie praktykowano wiele pogańskich kultów. Wiele, wiele pogańskich kultów. Najpierw w tej Cezarei był taki bardzo mocny kult bóstwa, którego kult przyszedł z Syrii, z północy. Kult takiego bóstwa, które nazywało się Baal. I ten kult był taki bardzo zmysłowy. To był kult płodności, ale też kult seksu, owoców, jakie miała dawać człowiekowi i ziemia, i współżycie mężczyzny z kobietą. Taki kult tego, żeby widzieć owoce tego, co robię. Kult żyznego pola, ale też żyznego łona kobiety. Taki właśnie też o takim zabarwieniu mocno erotycznym. Baal to było takie bóstwo raz po raz odżywające także w Izraelu. Czczono to bóstwo bardzo chętnie. Potem, kiedy do tego miejsca przyszli Grecy za Aleksandra Macedońskiego, to przynieśli kult innego bóstwa, które się nazywało Pan. I wtedy Cezarea została przemianowana na Panias. Panias, tak się do dzisiaj nazywa. Panias, Banias. Nawet w nazwie jest zapamiętany kult tego bóstwa greckiego. Tam pewnie pamiętacie trochę mitologię grecką, bo nas uczyli w szkole. Pan to był taki pół kozioł, pół mężczyzna, który się nieszczęśliwie zakochał w pięknej nimfie. Ona go nie chciała, bo tak wyglądał trochę jak cap. Nie? No więc utopiła się biedna z przerażenia, że mogłaby się z kimś takim związać. W tym jest cała taka grecka kultura, która ma w sobie ideał piękna. Najwyższa wartość dla Greka, piękno, nie musi być dobre, nie musi być sprawiedliwe, nie musi być święte, byle było piękne.
Znacie to? Te wszystkie aerobiki, siłownie i te wszystkie środki, których warto użyć, żeby trochę tu zmarszczki nie ma, tu oko podmalować, nie? Kult Pana. A potem, kiedy Rzym podbił Ziemię Świętą, to właśnie przemianowano Paniaz na Cezareę Filipową, bo to miejsce stało się miejscem kultu Cezara, nie? Władzy. Myślę, że kult władzy to w człowieku umiera jakieś 5 minut po nim. Każdy chce mieć władzę, nawet minimalną. W przedszkolu to starszaki nad tymi, co są młodsi. Ja już nie jestem najmłodszy, ja jestem już starszakiem. Kult władzy. I tamtych ołtarzy, na których czczono rozmaitych bogów w Cezarei Filipowej, było kilkanaście. Jeszcze czczono tam Zeusa, czczono tam taką rzymską boginię Nemezis, która była boginią zemsty. Ktoś nie zna tego kultu? Kultu zemsty? Czekaj, jak cię dopadnę jeszcze, to zobaczysz. To jest nasze. I Jezus wziął swoich uczniów do tego miejsca. Tu czczony Baal, tu czczony Cezar, tu czczony Pan, a tam Nemezis, a tam jeszcze ktoś, a tam jeszcze ktoś, a tam jeszcze ktoś. Postawił apostołów przy tych ołtarzach, na których się dymiły ofiary składane różnym bożkom. Jezus się zapytał, przepraszam, a ja kto jestem? A ja kto jestem? Rozumiecie, to nie jest pytanie teoretyczne na wykład z dogmatyki dla kleryków, wszystko róbki tam ileś, nie? To jest pytanie do człowieka, który w swoim życiu jest uwikłany w grzech, czci rozmaite pogańskie bożki w swoim życiu, albo władzę, albo piękno, albo seks, albo pieniądze, albo zemstę. Wszystko w naszym życiu ważne, ważne, ważne. Kim jest Jezus Chrystus? I Szymon odpowiada, ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś tym, który mnie z tego wyrywa. Ty jesteś moim Zbawicielem. Ty mnie wyzwalasz z tych pogańskich kultów. Ty sprawiasz, że mogę być wolny. I wtedy Jezus mówi, to ty jesteś szczęśliwy, że to wiesz. Jesteś błogosławiony, Szymonie, że już to wiesz, że ja jestem dany ci po to, by cię wyrwać z niewoli pogaństwa, bałwochwalstwa, bożków. Błogosławiony jesteś, że masz tę wiedzę w sobie. Mogę na tobie zbudować Kościół. Wiecie, Chrystus może budować swój Kościół na ludziach, którzy wiedzą, kim On jest. To nie oznacza, że wiedzą, kiedy się urodził, a kiedy go zabili, nie? I że znają Ewangelię na pamięć. Nie. Tu chodzi o takich ludzi, którzy znają Chrystusa jako Zbawiciela. Nie chodzi o to, ile wiesz o Jezusie, tylko co ta wiedza z tobą robi. Czego ta wiedza dokonuje w tobie. Jakiego wyzwolenia doznałeś w spotkaniu z Jezusem? Z jakiego pogaństwa cię wyrwał? Z jakiego kultu, jakiego bożka cię wyrwał? Wiesz to? Masz? Masz to doświadczenie? Przemiany w życiu? Przemiany, która się dokonała w spotkaniu z Jezusem? Masz? To można na tobie budować Kościół. A jak nie masz tego doświadczenia, to się nie pchaj do budowy Kościoła. Także ważna jest ta lekcja, którą czytamy właśnie w drodze po kościołach, mocując się z tą tajemnicą Kościoła, poznając go, chcąc wejść w Kościół głębiej, wziąć go na siebie, wziąć za niego odpowiedzialność. Dobrze, bardzo dobrze, to jest wielkie pragnienie
Duch Święty je budzi w naszych sercach. Ale też ta Ewangelia pokazuje nam kierunek. Nie? Chcesz wiedzieć, czy Jezus może na tobie budować swój Kościół? Chcesz to wiedzieć? To zapytaj się bardzo mocno, w pełnej prawdzie, nie? Na jakim ołtarzu już wreszcie nie składasz swoich ofiar? Nie? Gdzie nie palisz już tego kadzidła? Już wiesz, że to jest błąd, że to jest śmierć, że to jest pomyłka, że to jest głupota. Już to wiesz, już zostałeś wyrwany, jesteś już szczęśliwy. I wtedy możesz wszystkim innym mówić, na czym polega to szczęście, że spotkałeś Jezusa. I wtedy widzisz, jak Kościół rośnie.